ці пляшки. Це серце, розі п'яті руки. Jako i my odpuszczamy naszych winowajców. I nie wiem, czy nas na pokuszenie, ale nas zbaw od zbawowania. Zdrowa się na niego zbierze dla nas to, o Bóg zbawia się między gwiazdami. Daje demona na dobry znak. I boja ty, podobny boja ty. Bój, błogosławę na tymi rzekami i błogosławę Свята Марія, Мати Божа, błogosławiony Jakub Strzemień w uroczystej procesji powrócił do swojej matki, do swojej katedry, by dalej opiekować się swoją archidiecezją. Sprawamyśmy za jego wstawiennictwem, zawsze składamy Tobie świadectwo przez naszą wiarę i czyny. Zabłąkaną schowacę sprowadzam, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię. Podnoszenia się z ruin. Wiele
kapłanów, osób życia konsekrowanego, a także naszych wiernych, przyczyniło się do tego, aby on przetrwał i odbudowywał się. W sposób symboliczny pragniemy podziękować im wszystkim za tę wielką moc, siłę i wiarę, za tę dobroć i miłość serca. Także, księże arcybiskupie, tak jak wspomniałem na początku mszy świętej, jesteśmy Tobie wdzięczni za tę życzliwość, troskę i pomoc dla naszego Kościoła Metropolii Archidiecezji Lwowskiej. I także Tobie pragnę wręczyć medal błogosławionego Jakuba Strzępy, dziękując za całą troskę i życzliwość. Zaszczytnym medalem zostali odznaczeni dobrodzieje naszego Kościoła Lwowskiego, pan Józef Bogdan z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żydaczowie. Mamy również i za granicą Ukrainy. I odznaczeni zostali państwo Alina i Roman Dudek, pani Stanisława Chymo z parafii Miłosierdzia Bożego w Borszyku. Jak Niewdź z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Czerniowcach. Pan Maria Legowicz z parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Mościskach. Pani Janina Zokarska z parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej Wojtycza. Medal dla pani. A, jest to. Myślałem, że zakresowe wysokości nie będzie chyba być Sombora Anastazja Lenart, Krystyna Szczerba, Anna Kulbaka, Zofia Sawka, Miła Meronowa, Izendłowa, Wojtanowska Tatiana i Wojtanowska Wiktoria. Jeśli jest, to zapraszam te dwie dziewczynki. Thank you.